Jakim prawem rządzi się dzisiaj świat? Tolerancji, wolności, rozumu. Możemy dawać wiele odpowiedzi na to pytanie i wszystkie one mogą być trafne, ponieważ rzeczywistość w różnych jej wymiarach, społecznym, indywidualnym, biologicznym, jest dzisiaj tłumaczona i ukazywana w świetle różnych ideologii i pojęć. Można powiedzieć, że dzisiaj kształtowane jest przez chaos indywidualizmu, który nie liczy się z prawdą obiektywną, ale w którym najważniejsze jest moje przekonanie o to, co czuję i jak czuję. Czy jest możliwe w takiej rzeczywistości budowanie czegoś trwałego? Raczej to, co jest trwałe, co jest widziane jako tradycja, będzie uznawane za niemodne i nie na czasie. Nie jest zgodne z głównym nurtem, który meandruje gdzieś pomiędzy łachami piachu rzeczywistości, coraz bardziej się zamulając. Z nadzieją można wyglądać momentu, kiedy zapcha się ów główny nurt od różnego rodzaju idei i poglądów, które nie będą mogły istnieć koło siebie. Jezus wobec świata zagubionego w swoich ideologiach pogłębia i umacnia dzisiaj tę nadzieję. Pokazuje drogę, która prowadzi do kształtowania świata i naszej w nim obecności na trwałym fundamencie jedynej prawdy, obiektywnej prawdy. Pismo Święte mówi do nas: mądrość zbudowała swój dom. Nie w bliżej nieokreślonej rzeczywistości, ale pośród nas i w nas samych. Jest realnie obecna, ukazując porządek stworzenia. I choć wielu może się oburzyć, twierdząc, że nie można odebrać im prawdy, Jezus zapewnia nas dzisiaj, że tylko On jest tym, który pozwala odnaleźć mądrość prowadzącą do odkrycia prawdy. I tylko w jej świetle jest możliwe odnalezienie drogi do prawdziwego i głębokiego życia, do sensu. Tak, abyśmy już tutaj, pośród codziennych spraw, mogli żyć tą pełnią, do której przyjęcia zaprasza nas Bóg. Dlatego warto się wsłuchać w tę zachętę powiedzianą jeszcze w Księdze Przysłów, która widzimy, że w Chrystusie nabiera szczególnego znaczenia. W Chrystusie, który jest personifikacją owej mądrości. Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam, odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Chodźcie prosto drogą rozsądku. To wezwanie wydaje się dzisiaj być szczególnie trafne, kiedy gubi się ten rozsądek poprzez absurd jakiegoś poprawnego myślenia i mówienia, który jest nam narzucony według prawdy aktualnie obowiązującej. Jedynym fundamentem dobra w nas jest Bóg. Taka jest prawda. Jezus jest nam dany za pokarm, który pozwala nam żyć według programu, jaki wpisał w nas Bóg. Pozwala nam go odkryć. On staje się pokarmem w prawdzie, którą przynosi i łasce, jakiej nam udziela. Odcinając się od tego źródła, gubię wielkość swojego człowieczeństwa, przestaję siebie rozumieć. Wtedy będę ukazywał się bardziej jako karykatura człowieka. Zatem baczcie pilnie, jak postępujecie. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.